Maciej Wolny, telewizja w Polsce.pl. To jest program Co w sporcie na naszej antenie. A w Co w sporcie, no to drodzy państwo, przede wszystkim reprezentacja Polski w piłce nożnej i te zmiany, do których doszło niedawno. Michał Probierz został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Przejął ją po Fernando Santosie, po Portugalczyku, który no zostawia reprezentację w dość nieciekawym miejscu, jeżeli chodzi o grupę eliminacji do Euro 2024, ale też w nieciekawym miejscu, jeżeli chodzi o atmosferę w samej drużynie. No i pewnie będzie to na pewno spore wyzwanie, aby gdzieś się to wszystko na odpowiednie tory ponownie nakierować. Jednak w kwestii wyboru selekcjonera nie było to takie oczywiste, że to na pewno Michał Probierz zostanie, bo w zasadzie do ostatniej chwili pojawiało się nazwisko byłego trenera Rakowa Częstochowa, czyli Marka Papszuna, i wydaje się, że ta kandydatura była dość mocno popierana przede wszystkim przez samych kibiców. W większości myślę, że taką tezę można spokojnie zaryzykować. Dlaczego zatem stało się tak, że to właśnie Michał Probierz został selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn, a nie Marek Papszun? No o tym porozmawiamy, o tym między innymi porozmawiam właśnie z moimi państwa gościem, którym jest Tomasz Sokołowski, były piłkarz Legii Warszawa, reprezentacji Polski, jak ekspert Radia RDC. Witam cię pięknie, witam serdecznie. Dzień dobry. Słabo cię dosyć słyszę, jeżeli moglibyśmy tutaj nad tym dźwiękiem popracować. Lepiej trochę? Teraz lepiej, teraz trochę lepiej, bliżej urządzenia, tutaj takie sugestie z reżyserki. Mam nadzieję, że uda się teraz bez problemu o tym wszystkim porozmawiać. No właśnie, nowym selekcjonerem Michał Probierz. Pytanie z, jakby do ciebie, co twoim zdaniem zdecydowało o tym, że ta kandydatura zwyciężyła nad tą drugą, czyli nad Markiem Papszunem? Znajomość chyba z prezesem. Na tyle dobrze, że przecież pracował w Jagiellonii, tam był blisko. Przez ostatni rok dostał też przy kadrze U21 pracował, czyli też gdzieś był blisko tutaj związany z prezesem Kuleszą. Jego praca widocznie i znajomość z prezesem i też bogate doświadczenie jako trenerskie pracujący w klubach. No to chyba przechyliło na to, że jednak tutaj prezes no, wybrał Michała Probierza na tę rolę, aczkolwiek pozostali kandydaci, czy Jan Urbanie, czy właśnie o Marku Papszunie, no to też za nimi przemawiali no, gdzieś praca i sukcesy w poprzednim klubie. No właśnie, czyli sukcesy, praca w poprzednim klubie, z drugiej strony właśnie Michał Probierz, czyli to doświadczenie z kadry U21, i tutaj pojawia się wypowiedź chociażby dyrektora sportowego PZPN, który mówi w ten sposób: Michał Probierz przez ponad rok prowadził reprezentację Polski U21, nie musi uczyć się od nowa bycia selekcjonerem czy struktury federacji, zna strukturę i model pracy w reprezentacji, więc to na pewno był jego duży atut, by w krótkim czasie płynnie wejść w nowe buty. No właśnie, jakie znaczenie będzie miało to wejście w nowe buty selekcjonera w takim, a nie innym momencie, bo ja wspomniałem o tym, że nasza sytuacja w grupie eliminacji do Euro 2024 ciekawa nie jest, i to delikatnie rzecz ujmując, bo zajmujemy drugie miejsce, ale od końca tak się składa. Pytanie w takim razie, w jakiej sytuacji znajduje się teraz selekcjoner? W jakiej sytuacji on przychodzi, w jakiej sytuacji on obejmuje reprezentację? Wspomniałeś na początku, że niby że praca przez rok czasu, oczywiście, ale każdy z klubowych trenerów wie, na czym polega praca selekcjonera, że nie ma czasu na treningi, na to, co miał w klubie. To, że Michał Probierz pracował przez ten rok czasu, to może mieć jakieś małe znaczenie, ale nieduże, bardziej doświadczenie w pracy trenerskiej. Jaką kadrę zastał? To na pewno pod względem to, co wspomniałeś, pod względem, które miejsce zajmujemy, no to też nie napawa optymizmem, i to, jak grała kadra w tych spotkaniach, no to na pewno pod względem sportowym dużo pracy czeka, ale też pod względem to, jak jest postrzegana kadra po mistrzostwach świata, mam z tą premią, jakie były duże, dużo się działo. Później wywiad Roberta Lewandowskiego też tej oliwy do ognia dolał. No i będzie musiał się z tym zmierzyć Michał Probierz, żeby to wszystko zostało gdzieś wyjaśnione, oczyszczone. Oczywiście nie da się. To, co już zostało powiedziane, to gdzieś zostanie zapamiętane i nawet jakby teraz wyjaśnione, to będzie miało też znaczenie. Oczywiście nowy trener, nowe rozdanie, nowe pomysły. Też mówił o tym, że nie będzie miał jakiś kadra rewolucji, bo nie ma czasu na to, bo już następne są spotkania i wiemy, w którym miejscu jest reprezentacja.
No i będzie chciał to wszystko poukładać po swojemu. No i zobaczymy w tych spotkaniach na wyjeździe z Wyspami Owczymi, z Mołdawią, bo ta kadra musi wszystko wygrać. Ale nie od niej będzie zależało tutaj w tym momencie, tak? Jeszcze spotkanie z Czechami, ale to no właśnie. Zobaczymy po tych spotkaniach, na jak to wygląda, jaki ma pomysł na tą kadrę, czy zostało w tym krótkim czasie, no można powiedzieć, lekko zażegnane i wychodzimy pomału. No właśnie, ale tu jest też ciekawy wątek, o którym wspominasz, że nie ma czasu na rewolucję w reprezentacji, a może właśnie to jest najlepszy czas na rewolucję w reprezentacji, że można by było te eliminacje spisać na straty i zbudować coś nowego od podstaw, być może z kompletnie nowym pomysłem selekcjonera na to, jak zbudować i reprezentację, jeżeli chodzi o jej sportowy sznyt, ale również o kwestie dotyczące przede wszystkim tych relacji w reprezentacji Polski, no bo problemów, jeżeli spojrzymy na kadrę, w ostatnim czasie pojawiło się naprawdę sporo na różnych poziomach. Te dwa najważniejsze to właśnie ten poziom sportowy, a z drugiej strony poziom dotyczący atmosfery między zawodnikami, między reprezentantami, bo tam widać, że też tego wszystkiego brakuje. To chociażby wybrzmiało w wywiadzie, o którym ty wspominasz, którego udzielił Robert Lewandowski. On tam mówił, że nie może być tak, że tylko jedna osoba ciągnie resztę reprezentantów za uszy, że tylko jednej osobie zależy, a reszta w tym wszystkim za bardzo nie pomaga. No właśnie, czy to nie jest dobry czas na rewolucję w reprezentacji Polski, żeby zaczęło to inaczej wyglądać? Czy kiedy jednak nie będzie tej rewolucji, a będzie takie, no próba jednak przełamania tych złych rzeczy, ale czy bardziej właśnie przypudrowania, czy prędzej czy później to z szafy nam ponownie nie wypłynie, jeżeli chodzi o reprezentację? Jest jeszcze szansa na to, żeby uratować te eliminacje. Nawet jak nie widzimy z tej grupy, to jest szansa przez Ligę Narodów, czyli to wszystko jest w grze. Czy my mamy taki zasób kadry na to, żeby robić taką rewolucję? Powiem ci, że nie. To też trzeba mieć jakieś fundamenty. Na pewno szkoda, że taki wywiad się ukazał przez Roberta, a nie zostało wyjaśnione między samymi zawodnikami, co leży, komu leży coś, jak to się mówi, na sercu, że to musi się podzielić opinią publiczną. I każdy przyjeżdżający na kadrę, zależy mu bardzo. Ale jedni mają większy wpływ na to, jak to się potoczy, inni może mają mniejszy wpływ. Od Roberta dużo zależy, czy od Piotra Zielińskiego dużo zależy, czy od Wojtka Szczęsnego, no od tych fundamentów. Na nich jakby to spoczywa, oni muszą tutaj, jakby ciągnęli wcześniej, teraz ciągną, żeby resztę pociągnąć. I nie ma tu robić sensu jakiejś rewolucji kadrowej. Może jakieś nowe nazwiska przy tym okazji, że prowadził U21, będą w tej szerokiej kadrze, ale nie jest ten czas i moment na to, żeby wywracać to i szukać nowych rozwiązań. Na pewno jakieś pomysły nowe. Wiesz co, teraz mi się ukazało, że sport pokazał, że podobno Grzegorz Krychowiak rezygnuje z kadry. To jest właśnie, wiesz. No teraz proszę. Ukazało, słucham? No proszę, to jest też ciekawa informacja. Właśnie z TVP Sport podał newsa, że właśnie Grzegorz Krychowiak rezygnuje z kadry. To tylko do potwierdzenia jest, czy to jest akurat prawda, ale tak mi się pokazało tutaj właśnie, że mi się wyświetliło w mediach społecznościowych, że coś takiego jest. No widocznie uznał, że to już jest ten czas i ten moment. Tak, tak, sprzed kilku minut dosłownie informacje rzeczywiście się pojawiają. Grzegorz Krychowiak rezygnuje z gry w reprezentacji Polski. TVP Sport, Rzeczpospolita, Sportowe Fakty, Interia Sport. Rzeczywiście ta informacja się pojawiła. No i nawiązując do tej rewolucji, o której rozmawialiśmy, to też takie zdanie padło ze strony wydawcy przed momentem, tutaj w uchu usłyszałem, że ta rewolucja w zasadzie sama się dokonuje, między innymi za sprawą tej informacji o Krychowiaku. Oczywiście, na pewno tak. Jest też i Kamil Dyk, który wrócił do Ekstraklasy i boleśnie się przywitał. I oczywiście, ale to też powołania nowego trenera Michała Kobierza. Nawet jakby zagrał, jeszcze byśmy ta informacja nie padła. I byśmy zabrał Grzegorza Krychowiaka, czy nawet Kamila Glika na tą kadrę, czy Kamila Grosickiego, to nie znaczy, że oni by zagrali. Tak, żebyśmy dopiero zobaczyli. Grzegorz sam podjął taką decyzję, widząc, co się dzieje, jak to wygląda wszystko, jaka jest dyspozycja, czy może bardziej to, jak tutaj no, w mediach to kibice wszyscy, że to jest ten czas i ten moment, że się skupi na karierze klubowej jeszcze, bo nie jest na tyle starszym zawodnikiem, żeby już tutaj kończyć, ale widocznie jest ten czas i moment, doszedł do wniosku,
że tutaj zrozumiem. Zobaczymy, jak Kamil Grzycki, chociaż mu kadra leży na sercu, jaki by nie był, czy Kamil Glik, jakie będą jego tutaj na ten temat zdania, czy oni też takie będą mieli, czy raczej jeszcze nie. I zobaczymy od tego, co Michał Probierz, jakich zawodników powołała, jaką później jego kadra będzie miała pomysł na grę, jaki styl będzie miała. Nie oczekuje stylu. Nie oczekuje jakiegoś wielkiego stylu, ale o to, że ci zawodnicy oddadzą na boisku walkę, zaangażowanie, a później umiejętności. Tomku, to oddajmy głos selekcjonerowi na kanale YouTube Łączy Nas Piłka. Pojawił się wywiad z Michałem Probierzem. Posłuchajmy jego fragmentu. Jak ma wyglądać reprezentacja Polski Michała Probierza i na ile te cele i ten wizerunek, ta wizja będzie możliwa do zrealizowania już teraz, bo wiemy, że czasu jest bardzo mało, a na ile to są takie rzeczy, które przyjdą dopiero pewnie w przyszłym roku? No dzisiaj to jest piłka reprezentacyjna, to już się nauczyłem po tych przygotowaniach teraz, które są, że przygotowania to jest jedno i próba pewnych zawodników, próba pewnych ustawień, jak my praktycznie graliśmy każdym ustawieniem, próbowaliśmy wielu zawodników do tego, żeby znaleźć odpowiednie ustawienie do tego, żeby później grać już w meczach eliminacyjnych. To jest też sztuka dopasowania ludzi, dopasowania na pewno nie będziemy uzależnieni od jednego systemu gry. Będziemy próbowali grać różnymi systemami gry, będziemy próbowali też wpoić tym zawodnikom, że jak w piłce, że są fazy, gdzie się atakuje, są fazy, gdzie się broni. No. I to jest, żeby się wszyscy bronili, wszyscy atakowali, żeby ten zespół po prostu też miał od samego początku, jak było widać, żeby to widać było charyzmę w tym zespole, żeby było widać, że jest duch w tym zespole, żeby ta jeden za drugiego ten zawodników ciągnął za sobą. Myślę, że słuszne wskazania selekcjonera, jeżeli chodzi o to, co by należało w reprezentacji poprawić, aczkolwiek zdanie na przykład o tym, żeby zawodnicy wiedzieli, że i należy, są fragmenty gry, czy kiedy należy atakować, a kiedy należy bronić, no brzmi to trochę przerażająco, bo jednak na tym poziomie reprezentacji wydawałoby się, że takie rzeczy to podstawa. To oczywiście, że tak, ale tutaj zawodnik teraz w tej nowoczesnej piłce no, musi być kreatywny, musi się dostosować do systemu, do tego, jak w danym miejscu jest, w którym jest i od niego dużo zależy. Nie to, że tylko ma biegać po linii i więcej nic go nie interesuje. Nie, no troszeczkę piłka i klubowa, i szczególnie reprezentacyjna, no uczy, że tu musisz być kreatywny, musisz dobrze umieć bronić, dobrze być atakować, no musisz być troszeczkę taki elastyczny w swoich poczynaniach. I takich będzie szukał też i zawodników i będzie to, co mówił. No nie przywiązuje się do tego systemu. Jeden będzie dobry system na dany zespół, drugi inny, tak? I zobaczymy, który zawodników jak dobierze, czy to będzie współgrało. No najważniejsze, żeby trener mógł też działać, czyli reagować w czasie meczu na to, co się dzieje na boisku i żeby to przynosiło efekt. To też się poznaje po tym trenera, że dany skład, okej, wychodzi, ale nie musi tak kończyć, jak coś się dzieje, żeby też ci zawodnicy reagowali, a też i trener. Patrzymy w innych zespołach, grach zespołowych, to też na tym polega praca. Ja patrzę na, ja oczywiście miałem możliwość też siatkarzy oglądać w Mistrzostwach Europy, teraz siatkarki w eliminacjach do Igrzysk Olimpijskich i tam trener reagował na poczynania to, co się dzieje na boisku, bo nie zawsze trafi ze składem i nie zawsze to wygląda, tak? Ale później się poznaje dobrego trenera, jak potrafi wyciągnąć wnioski to, co się dzieje na boisku. No i po siatkarzach, siatkarkach widać, że też kiedy nie idzie, to ta drużyna pokazuje swoją siłę, swojego ducha, swoją charyzmę, że każdy z zawodników, każda z zawodniczek jest w stanie za siebie i za swoje koleżanki, kolegów oddać tak naprawdę całe serce, całego tego sportowego ducha na boisku. To jest budujące i tego mam wrażenie właśnie w reprezentacji w piłce nożnej mężczyzn brakuje, ale być może, bo tutaj zacytuję też selekcjonera Michała Probierza, który na swoim Twitterze pisze w ten sposób, na portalu X w zasadzie: dziękuję wszystkim za wsparcie i dobre słowa, dajcie czas tej drużynie, a będziecie z niej dumni, oby, żebyśmy byli też dumni, tak jak właśnie z siatkarzy, z siatkarek, bo siatkarze oczywiście Mistrzostwo Europy, zwycięstwo z Włochami, siatkarki wywalczenie awansu na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, ale można dodać też przecież brązowy medal w akademickich Mistrzostwach Europy w sportach plażowych, właśnie siatkarek plażowych, to też kolejne świetne informacje płynące z siatkówki. No wielkie gratulacje dla siatkarzy, siatkarek, czekamy na to, żeby móc gratulować piłkarzom w takim razie. Dziękuję ci bardzo za naszą rozmowę, za nasze spotkanie. Życzę ci dobrego dnia. Tomasz Sokołowski był moim i państwa gościem w programie Co w Sporcie na antenie telewizji w Polsce.pl. Dziękuję. Do widzenia.